No, ciekawe zapytanie. Czy ZUS będzie honorował zwolnienie u osoby w ciąży, po ustaniu zatrudnienia i pracującej tylko wcześniej na pół etatu? Czyli problemem jest głównie te pół etatu. Witam serdecznie na pańskim kanale YouTube. Znalazłem odpowiedź na swoje pytania. Ale nurtuje mnie jeszcze jedna kwestia. Byłam zatrudniona na pół etatu od 1 marca 2011 do 18 stycznia 2013. Rozwiązanie umowy nastąpiło na mocy porozumienia stron. Jednak to ja wystąpiłam o rozwiązanie tej umowy. I czy jeżeli w przeciągu 14 dni, czyli w tym ustawowym terminie, dostarczę do ZUS-u zwolnienie lekarskie z powodu ciąży, no w której, jak się okazało, jestem już po zwolnieniu z pracy, to dostanę zasiłek chorobowy z ZUS-u. I czy te pół etatu mi w tym nie przeszkadza? I czy nie przeszkadza to, że pracodawca mnie nie zwolnił? No i czy za porozumieniem stron też będzie mi się należał zasiłek z ZUS-u? Także masa pytań. Natomiast pacjentka tutaj prosi o ewentualną odpowiedź, ponieważ został jej tylko tydzień na dostarczenie zwolnienia, za które i za odpowiedź z góry dziękuję i pozdrawiam. Natomiast odpowiadając na to pytanie. Czy te pytania? Jest to zwykłe zwolnienie po ustaniu zatrudnienia. W zasadzie konsekwencją pracy na pół etatu będzie jedynie niższy zasiłek chorobowy, także ekwiwalent tego pół etatu. Natomiast jeżeli stan zdrowia ci się pogorszył w ciąży, no nie widzę tutaj przeszkód, aby nie pójść do lekarza, otrzymać to zwolnienie. No i pamiętajmy o drugiej sprawie, że trzeba mieć co najmniej miesiąc tego chorobowego, aby ZUS łaskawie coś wypłacił. Jeżeli miałaś podobne sytuacje z tym zwolnieniem chorobowym, po ustaniu zatrudnienia, w ciąży, czy w jakichś innych tam, innych dramatycznych sytuacjach, koniecznie skomentuj to wideo tutaj poniżej. Jeżeli lubisz to wideo, daj lajka, jeżeli nie lubisz, daj kciuka do dołu. Natomiast na stronie zwolnienielekarskie.pl, tutaj tej obok, co ci wskazuje, możesz zapisać się do bezpłatnego newslettera, gdzie opisuję inne, takie w sumie podobne, ale wybitnie życiowe sytuacje. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Koniecznie wejdź na stronę zwolnienielekarskie.pl.